Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Drug Dealer Simulator, sponsorowany oczywiście przez firmę Chopex S.A., producenta czopków dla kobiet. I słuchajcie, muszę się szybko tu przedostać, bo jestem po nocnych łowach, jeżeli chodzi o sprzęciorek. Natomiast w dniu dzisiejszym, słuchajcie, będziemy musieli ogarnąć sobie trochę rzeczy, a pierwszą z nich to będzie spotkanie z gangusami, słuchajcie, z gangiem Labalena, dlatego ja tutaj zostawiam wszystko tak na dobrą sprawę i teraz tak, ogarnijmy sobie zapis i potrzebuję, słuchajcie, ogarnąć jeszcze tą studzienkę gdzieś. Zobaczmy, czy tam gdzieś nie będzie studzienki. O ty synku, kurde, obstawili mi studzienkę, a tam studzienka jest. Dobra, może gdzieś tu jakoś tam się... O, dobra, inaczej to zrobimy, Polecimy do starej studzienki, tej dobrze nam znanej. Bo tam to zawsze było w miarę bezpiecznie. Gdzieś ta studzienka tu była. Nie ma, to nie po tej stronie, cholera, czyli po drugiej. Jeśli kuźwa... Tylko trzeba uważać, żeby tam się na nikogo nie nadziać. Dobra, jest. Studzienka jest. Dobra, włazimy tu. Dobra, o. Jest dobrze. To teraz tak. Już, a kurde, to już północ, a ja mam czas do piątej. No to dobrze, to na wprost, słuchajcie. Tutaj musimy wyjść tą studzienką. Na wprost, potem w lewo, potem jakoś tak. Damy radę. Ciśniem, słuchajcie. Ciśniem, bo to nie ma czasu. I teraz pytanie, to czy to było tu, czy to było, powiedzmy, dalej, kennel? Czy to było tu? Cholera wie. A może to tu? To może być tu. Dobra. Tylko bez nerwów. Co by nie, od razu nie połamać wytrychów. O, pięknie. Dobra, ciśniemy. I teraz oczywiście w prawo. Będę się upewniał. Dobrze. Nie ma problemu. Tutaj, żeby w tą kupę nie wpadać. Słyszę szczury. Okej, czyli tutaj. O, gdzieś pośrednio. Jest. Dobra, mamy to. W porządeczku. To teraz dalej. Dalej prosto. I gdzie ja dotarłem właściwie? O, no i dotarłem tu, gdzie chciałem. Jest, klub jest, tylko, no właśnie, mam teoretycznie nie zwracać uwagi na policję i generalnie policja faktycznie nic mi nie robi, ale wiecie, jak to jest. Jak to się mówi, szczerze na go Pan Bóg szczerze? Paczka w skrytce, o ty synku, a gdzie? A, tu, no to dobrze, to przy okazji jeszcze paczkę odbiorę, ale zanim to nastąpi, to oczywiście z gangusami trzeba się spotkać. So, you are here. First of all, don't think that this is how you will travel through the city now every day. La policía is what I mean. Treat this as welcoming gesture, nothing more. This luxury costs plata, a lot more than you can afford. Second of all, sit down. Sit down, dobra, no to... Si dałujemy. I heard about you the first day you crossed the walls and was closely watching your little empresa grow. Now, I don't have anything against it, and I know who your amigos sureños are, but it seems that you are reaching the limits of local demand. So I have negocios offer for you. As you are a businessman, aren't you? No pewnie, że jesteśmy biznesmenem. Tak, jasne, co to za oferta. Oczywiście, że tak. To the point. Good. I heard that your merchandise represents certain quality. High enough that my partners on the US soil outside the ghetto just might be interested in importing and distributing it further. O jakiej ilości mówiłem? Ha 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 ha!
No, żeby się nie zesrał. How much are you able to deliver? First, we'll need a sample. 30 kilos at the most. Chico, my man will send you una orden directa. We'll see how you handle the delivery. And does your product meet your reputation? Then, we'll talk details. Estás dentro o estás fuera? Czy wchodzimy? No pewnie, że wchodzimy. Wchodzimy, kurde. I'll arrange the big fish part. And after that, my man will contact you to settle the small fish details. Now, if you excuse me, I'll get back to my previous activity. Go and do prep work with your negro friend and be ready. I don't like waiting. Dobra, gruby. Nie ma problemu. Ogarnęliśmy temat. 4 paczki kokainy po 50 gram. No dobra, czyli do piątku mamy czas. Okej, okay, może. Teraz pytanie brzmi, czy jeszcze mogę ignorować policję, czy już bardziej trzeba uważać, bo w tej chwili to ja potrzebuję odebrać paczkę ze skrytki. Ha. Przeskoczę? Przeskoczę. I op. Bardzo dobrze. I teraz... Aha. Naprawdę... Kuźwa. Nie chce mi się naokoło kicać. O, dziękuję. To teraz pytanie brzmi... Gdzie ta skrytka? Tak szczerze powiedziawszy... Ciągle muszę otwierać, kurde, te furtki. No, po prostu nie chce mi się naokoło zapierdzielać. Co to? O, no tak blisko było. No co do licha? No poważnie? Na takim zameczku, kurde, wytrychy tego psuję? Delikatnie. No... No co za porażka. Dobra, wiecie co? Dupa. Idę naokoło. Już, dosyć. Skończyło się babci sranie. Przecież ja nie mogę wszystkich wytrychów sobie ogarnąć, bo ile mi zostało? 35. Dobra. A, to ja już chyba wiem mniej więcej, gdzie to jest. No, to kuźwa, zupełnie niepotrzebnie ogarniałem ten temat. Czekajcie. 26 metrów. A nie, to nie wiem, gdzie to jest. To jest gdzieś w jakimś nowym miejscu. Tutaj nie tędy nie przejdę, ale może tędy przeskoczę. Hop. Znaczy tam była furtka. Cicho. Nie pitol. Dobra, gdzie to jest? Gdzie to się może znajdować? Gdzieś tutaj? 15 metrów. 15 metrów. No nie, kurde, pierdzieli, że to jednak będzie po drugiej stronie, ty. Uważnie? Ja żeście piórkuję. I tak będę szlajał, kurde, w tej, we, w tej, aż w końcu mnie capną i no jo. Co za masakra. Gdzieś tutaj chyba musi być. A, tu jest, no widzicie. Oj, tego dużo jest. Cholerny świat. I przeklęte krowy. Ale kurde sobie narobiłem teraz. Ajajajajajajajaj. Dobra, trzeba to zrobić, słuchajcie, w troszkę inny sposób. Tak, w troszkę inny sposób to ogarniemy. Tam jest gdzieś nasz dom. Tam. Nie? Gdzie? Tutaj mamy chałupę. No dobra, tylko właśnie trzeba tam dostać. Tędy nie przeleza. Więc musimy sobie poradzić jakoś gdzieś, jakoś tu. Idą? Nie. Dobra. To ciśniem. Trochę naokoło. Ale wyjścia nie ma. Ty, gdzie to moja chawira jest? Kuźwa. A, no już dobra, stosunkowo blisko. Tylko muszę iść do głównej. Ach.
Razie tu kto? No nie widzę, żeby ktoś tędy szedł. Tu się trochę skitram na chwilę. Dobra. Ciśniem dalej. A, tam jest ten. Piesio. To trzeba uważać, ominąć. Żem się prawie w nich wgramolił. Akurat mi na drodze, kurde, tutaj stoją. A tam raczej nie będzie przejścia, coś tak czuję. Trzeba ruszyć dupsko, bo... No właśnie, a nie, jest tu przejście. Dobra, w porządku. Jest tu przejście, chłopaki sobie idą. To dobrze. Ja już widzę chałupę. Wystarczyłoby tylko się przemknąć. Dosyć ryzykownie. O kurde. Ty się chyba nie zatrzymacie, co? Nie, dobra. O, w ten sposób zrobimy. I dobrze. I fajnie. O, i już. I jesteśmy bardzo dobrze. Uf, udało się. To teraz tak, potrzebuję tę torbę. I do torby wszystko będę ładował. A właściwie to nie, to teraz to stąd tutaj sobie ogarnę, bo to już niech będzie bezpieczne. O, prawidłowo. Zapiszę sobie rozgrywkę, tak? To by nie było. I ciśniemy ponownie tam. Dawaj. Nie marudź, no. Gdzie by to... Kurde, krzaki spowalniają, trzeba uważać, nie? Czasami można nadziać tutaj. Dosyć niefajnie. Czekajcie. To jest gdzieś tam. Ta skrzydeczka. Aha, no tak. Muszę tutaj przejść. Dookoła. Dobra. Czysto. Śmigamy. No i dobrze. O, i... Całą resztę tego towaru zabieram ze skrytki, no żeby w skrytce nie leżało, nie? No, a teraz jeszcze korzystając z okazji, to jeszcze sobie potrzepię trochę śmietniki. Bo tutaj nie były trzepane, nie? Więc to... Całkiem. Może coś ciekawego się tutaj też trafi. Trzeba tutaj przychodzić gdzieś tak, powiedzmy godzina, załóżmy 18:00 i to trzepać. Ewentualnie tak jak teraz, no to gdzieś tutaj do pralni oddawać, no myślę, że to się będzie liczyło. Czemu by się miało nie liczyć? O, i telefonik komórkowy, proszę bardzo, elegancko jest. Ja dosyć mocno ryzykuję, ja o tym wiem, zwłaszcza w tej chwili, bo generalnie rzecz ujmując, to ja nawet nie słyszę w tym momencie radia policji, że oni się zbliżają. Leje, szumi, burza jest, nieprzyjemna aura. Ale może dzięki temu oni mnie też nie będą widzieli, aczkolwiek oni na kodach jadą, oni cheatują, także no tutaj... Nie ma co zawierzać akurat temu, że zdołamy się jakoś tam zamaskować tym deszczem, wiatrem i szumem i tak dalej, że oni tego nie wychminią. Tam jest jeszcze śmietnik. No to sobie tutaj, nie wiem, stanę o tako, ukucnę, tak żeby tylko zasięg był. Pyk. No, żeś ty ciulu. O, tutaj zasięg jest. Tak się... Ach, dobra, trzep. Lepiej nie będzie. Lepiej się nie ukryje. Zawsze jakieś fanty, kurczę, to mile widziane. No to od razu do prania, od razu jakaś gotóweczka na koncie. I zawsze będzie można jakieś dodatkowe te kryjówki ogarnąć, nie? Jeżeli nawet nie do produkcji,
No do tego, żeby po prostu się schować przed, przed policją, jak nas będzie goniła. O, tam już mędy stoją. Dobra, to teraz my musimy właśnie tam się udać, a oni idą w naszym kierunku. Pięknie. Pięknie, pięknie. Mam tylko nadzieję, że oni nie przejdą na tę stronę ulicy. No bo akurat tu lezą. Nie, wiecie co, no, nie chcę z tymi prochami za bardzo ryzykować, więc... Dobra, przeszli sobie. Więc szybko przetrzepmy ten kontener. No nie no, jeżeli nas złapią, to trzeba będzie, słuchajcie, wczytać zapis. Cholera. A ci to skąd się tu kuźwa wzięli? Się mało co nie zestrałem, kuźwa. Usłyszałem tak blisko to radio. Normalnie. Uff. No dobra. Tam jest śmietnik. O, i tu też jest śmietnik. Dobra, to tu sobie mogę... O, tak się schowam. Może mnie nikt nie przyuważy. Jeśli kurde trzyma gra w napięciu. 6 punktów ciszy cały czas mam. Czekam na dodatkowe punkty. Tam 20 muszę zebrać, żeby sobie kieszenie jeszcze, jedną kieszeń ogarnąć. Bo tych kieszeni to mam za mało niestety. I muszę znaleźć jakiś sposób, kurczę, na to, żeby powiedzmy, nie wiem, torby przerzucać przez płot. Tylko próbowałem przez płot przerzucać i kuźwa i nie jakoś tam... Nawet jak na coś wejdę, to i tak nie dorzucam. Więc nie wiem... Jak to można zrobić, żeby było dobrze? W każdym razie rzecz jest tego typu, że bez torby ani rusz. No jest ta opcja, że przez ten namiot można przeskakiwać. No tylko, że tak, gościu zaczął od 100, a potem to już bierze kuźwa po kilkaset dolarów. Tylko za to, żeby przejść. Więc to tak... 350 powiedzmy dolców, czy tam 300, to już jest taka sporawa kwota, za którą mogę sobie coś kupić, czy nawet wziąć tę, jakąś mniejszą kryjóweczkę, bo są takie za 300. Co to kuźwa, no to jakaś biedota tutaj mieszka, no co do cholery, same śmieci, czy tacy porządni ludzie kuźwa się przywiązują do swoich tych. O, muszę, no dobra, ja muszę tutaj iść, to już żarty się skończyły. Więc chodźmy sobie tędy. O, tam chłopaki idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Tylko teraz, żeby się na nic nie nadziać. Przykucnijmy sobie, poskradajmy się, pooglądajmy. No i gites, wszystko ładnie, pięknie. O, jesteśmy. No, to dobra, to to zostawię. I bardzo dobrze. Panty mogę trzymać w torbie. Zapiszę. Najważniejsze, że narkotyki są bezpieczne. Bo tego. Bo gdyby nie to, to byłaby taka mała lipa. Teraz, teraz rzecz jest następująca, bo tu nie mamy... A, mamy stół. To w sumie, ale nie mamy laptopa. Kurde, to też trzeba kupić. Też trzeba kupić, słuchajcie, bo potrzebujemy ogarnąć temat jakby albo przeniesienia tych narkotyków na tę część tam, gdzie mamy tę naszą plantację. A właśnie trzeba będzie tam sprawdzić Maryśki. Bo w ogóle pytanie brzmi, czy, znaczy to zaraz możemy sobie ustalić, czy konopie, które są posadzone na zewnątrz, aleje, czy one są podlewane przez ten deszcz? No to sobie sprawdzimy jeszcze w tym odcinku. Natomiast te konopie, które są w garażu, trzeba będzie podlać. Już raz je podlewałem. Kurde, nic nie ma. No dobra, słuchajcie, ja tu ogarnę ten temat. No i do was wrócę, bo to nie ma sensu, żeby was tu trzymać. Zaraz, to wy mnie... A, bo to już jest... A, dobra, bo to już po godzinach jest. Czyli zakładam, że ten śmietnik będzie pusty. Tak? Tak. No okej.
A teraz to mnie w dupę pocałujcie, teraz to sobie możecie. Szepta do woli. Słuchajcie, dobrze, trzeba teraz tak. Zająć się narkotykami. Trzeba je przenieść. Jakkolwiek. Ja pewnie kilka razy polecę tymi studzienkami, tylko muszę tutaj dobrze najpierw teraz namierzyć studzienkę, a potem tak sobie sukcesywnie pomalutku przechodzić. Dobra, zostawiłem, słuchajcie, torbę tutaj. Na razie zająłem się tymi sporymi paczkami. Takie tutaj niedobitki zostawiłem. Z 2, 4, 6, 7. No dobrze. Zapiszę. Namierzyłem studzienkę, ale ona jest stosunkowo daleko, kurde, od naszego tutaj miejsca pobytu. Ale może się uda, no kto wie, zobaczymy. Studzienka jest tutaj dosłownie. Istru. No i dobra. To teraz tak, telefon, to się przyda. Jak ja muszę się... Aha, teraz to w lewo. Czyli tu. Kurde, tu nie. Ażeż ty w życiu. A czemuż to wszystko jest takie... Dobra. Teraz spróbujmy, zobaczmy. No okej, okay, dobrze, jest sporo. Tutaj mogę sobie... śmignąć, zdaje się, czekajcie. No chodźmy prosto. Zobaczymy, tutaj mogę teoretycznie... Nie, to tędy nie. Czyli tutaj musimy skręcić sobie najpierw tak. Dobrze gadam? Tak jest. A, no i teraz prosto. Dobra. Przejścia jeszcze są otwarte. To gites. Podobno z małym lub średnim plecakiem mogę wleźć do studzienki. To można by to przetestować, słuchajcie. A, to już jest zamknięte. Kurde. No dobrze, no ale może sobie jakoś tam poradzimy. Jeszcze mam te wytryszki. Tylko namierzyć. O! O, pięknie. Dobra, i teraz chyba tędy. Tak jest. To już jesteśmy prawie, że w domu. I to już jest chyba nasza ta. Zgadza się? Tak jest. Dobra, kicamy. To zobaczmy, czy nikogo tutaj nie ma. Nikogo nie ma. Znając mojego farta, to kuźwa wylezę i oni też wylezą, kurde, gdzieś za winkla. Dobra, schowaj ten telefon, bo świecisz kuźwa, nie wiem po co. O! No dobrze. Trzeba uważać. Dosyć mocno. A to tylko jeden? Dziwne. Zwykle parami łażą. Tutaj to też jest takie newralgiczne miejsce, bo kurde... Nie tego, nie wiadomo, nie? Jak to tam wygląda. Dobrze, w porządku. To wiecie co, to my sobie te narkotyki tutaj ogarniemy. Nie, tak chciałem. To tak, mamy amfę, dwie paki. Teraz metamfetaminę, też dwie paki. Ekstaza, a metamfetaminę to w ogóle trzy paki. No dobra, to od razu to porozkładamy, bo ile tutaj? 50? Nie, no to jest zdecydowanie za mało. A, nie ten tryb. Ciągle zapominam. Amfetaminka, pyk. To sobie tutaj porozkładam ładnie. I zaraz przetestujemy ten plecak. Dobrze, 259 gram amfy. Oczywiście będziemy to mieszać z cukrem. Tutaj mamy metamfetaminę, to tutaj 300 jest. Wiecie co? Muszę spróbować tutaj ogarnąć mieszanie metamfetaminy. Ekstaza idzie tu. No pokończyło mi się tego kurde badziewia wszystkiego, całego. Dobra, i to mamy, tak? Tutaj jeszcze mamy 30 amfetaminy Pabellusa. Kokaina setka, ale to potrzebuje jeszcze setki. Więc coś by wypadało sprzedać. Dobra, to teraz tak. Weźmy sobie plecak. Plecak jest pusty. Tu jest 3x3, 9 miejsc plus 4 wolne. Tutaj to 12, spokojnie wszystko przeniosę. Tylko...
Tylko skoro nic nie mam, tak na dobrą sprawę, przy sobie. To w takim wypadku ogarniemy temat, słuchajcie, przejścia normalnie. O, patrzcie, podlewa się. No to gites. To gites, 16% wzrostu. Zobaczmy na tamte. Jak tutaj wygląda sytuacja? O, tu już rośnie. O nie, dobra, dobra, czekaj, 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 czekaj. Trzeba je podlać. Żony biedne. One tutaj usychają. To jeszcze zrobimy to w ten sposób. Pełno fantów jakiś. No, podlejemy tutaj, kurde, gandzie. Pyk, tru. No, żeby nie stracić, nie? Co nie, tu za gorąco jest od tych lamp? Czy o co chodzi? A, dadzą radę. Żeby pamiętać, żeby garaż zamykać, bo drzwi się automatycznie zamykają, a te drzwi garażowe to tak pewności nie mam. A, właśnie, i słuchajcie, można napełniać tutaj, proszę bardzo, buteleczki z... Można napełniać z kranu. Także 10 butelek na te wszystkie kroki to świat i ludzie, żeby tak nie ganiać z każdą butelką. No dobra, to daję tu, plecak biorę. To jest mały plecak. Ale chyba kupię sobie taki średni, wiecie, na te wojaże. Coś mnie ciągnie do tej prywatnej rozgrywki, kurde. Tam, boję się, żebym tam jakiś głupot nie narobił zaraz. I jeszcze wytryszki. No, a 35, cały czas mam 35 wytrychów. No tam połamałem trochę wytrychów i dalej 35. Nie rozumiem. O co się tu, kuźwa, rozchodzi? No, sir, stop. No, sir, stoi, no, dawaj. Dobra, ale musisz do mnie mówić. Nie mów do mnie. I nie wybałuszaj tak tych gał. No. Fuck you to you too. Dobra. Idziemy do chałupy. Tutaj to stosunkowo blisko jest. Kurde, jeszcze w drzwi nie trafił. O, no i teraz ładujemy to wszystko. Całe to badziewie tu, pyk. Później sobie będziemy ten towar, proszę państwa, rozdzielać, porcjować i część będzie w jednym dystrykcie, nazwijmy to, a część będzie w drugim dystrykcie. Jeszcze to zgarnę tutaj, słuchajcie, bo to nie ma sensu, żeby to tu trzymać. Torba się jak najbardziej przyda, więc torba zostaje na takie właśnie ewentualności. Szprej, nowa płatność socjalna. O, dostaliśmy zapomogę. Telefon mogę dać tu, o. Bo szpreja nie można tutaj umieścić, natomiast takie rzeczy jak zegarek, telefon, no to takie tutaj można. No dobra, no to co, zapiszemy? Kuźwa, to policja? A nie, to jakiś ten, gostek. Tak się właśnie zastanawiam, czy oni mnie tu widzą, co ja tutaj, kuźwa, robię. A właściwie ja tutaj nic nie robię, to jest tylko taka przykryweczka, nie? Dobra, idziemy, bo teraz to trzeba szybciutko do kryjówki, do studzienki. No i chwila prawdy. Zobaczymy, czy z tym plecakiem się tam wgramolę. Jeżeli się wgramolę, no to kapitalna sprawa. Nie będę musiał polegać wyłącznie na kieszeniach. No, pięknie. No dobrze, ale oni tam powiedzieli, że to mały lub średni plecak. Więc jak mały lub średni, to ja chyba sobie zainwestuję, słuchajcie, w średniawkę taką. O, tu jest jakieś wyjście. Uważnie? Gdzie to prowadzi? A, to tutaj można wyjść, powiedzmy, nocą, bo tu odbieramy hajs. Mniej więcej w tym rejonie. Jak tam od mafii, nie? W momencie, kiedy sobie dostarczamy ten towar dla nich, właśnie tam, gdzie pokazywałem, to odbieramy pieniądz. Dobra, czekajcie, bo to chyba było jakoś tak tu. Teraz tu. Teraz zdaje się tu. Sprawdzę. Tak. Znaczy ja i tak mam słabą orientację w terenie, a dodatkowo orientacja w kanałach to nie należy do moich mocnych stron. Ale przejście tutaj akurat było otwarte. I my chyba tu. Dokładnie. O, i tutaj drabinka. Oczywiście trzeba posprawdzać. Ja muszę, słuchajcie, namierzyć.
jakąś studzienkę bliżej tamtej chałupy. Tego naszego nowego magazynu. Bo to jest takie trochę, kurde, niebezpieczne tutaj takie ganianie. O! Ci tam sobie poszli, to dobrze. My możemy sobie tu śmignąć. Okej. Okay. Czy tu pewnie? No i słuchajcie, no i wszystko żeśmy przetegowali, nie? Wszystko żeśmy przetegowali, przenieśliśmy. Jesteśmy mistrzunie. Więc teraz to tylko porozkładać ładnie. Ale kurde. Dobra, to jest co? Amfa. No to amfa idzie tu. Pyk. Sru. 279. To też. Dobrze. Ekstazy. Tutaj również. To jest meta. To meta tu. A, to wszystko to już jest meta. No i tylko mi kokainy brakuje. Trzeba ogarnąć. No, mety to starczy na trochę. No chyba, że jakieś duże, takie naprawdę duże zamówienie będzie, no to wtedy może nie starczyć, ale tak to powinno. Dobra. No to w takim wypadeczku trzeba działać. Trzeba działać i zrobimy to na tej zasadzie. Podmienię sobie teraz tutaj torby. A, to stąd wyrzucę. A, to wyrzuciłem, kuźwa. Dobra, dawaj to tu. Ten plecak tutaj na razie. Teraz to tu. I wrzucaj fanty. Stryk. I jest. Te fanty trzeba będzie oczywiście ogarnąć. A co to takie pomarańczowe, co ja, że niby się przeciążam, czy że o co chodzi? Że te butelki mnie tak przeciążają, powiedzmy? Chyba najwyraźniej tak. No dobrze, to butelki mogą tutaj być sobie w szafeczce. Mnie to tam za bardzo nie przeszkadza. No i niech tak też będzie. Natomiast my w obecnej chwili musimy sobie wymieszać to, co potrzebujemy, tak? Ile tutaj mam cukru? Ile jest cukru w cukrze? Starczy. Czyli tak, robimy mieszankę. Tak jak powiedziałem, że polecimy tak, jak Kostik tutaj doradza. 225 w stosunku do 75 cukru. I to daje razem 300. Szczegóły miksu. Dokładnie te same proporcje. I myślę, że powinno to na spokojnie wleść nam do tej puszki, no bo nazwa też będzie ta sama. O, zatwierdź miks. No i się przekonamy. Chwila prawdy, nie? Bo tak na dobrą sprawę te 75 gram w stosunku do 25 gram cukru dawało 100. No ale proporcje były te same. Stosunek, nie? 75% w stosunku do 25%, nie? I tu jest dokładnie identyczna sytuacja, więc jak dla mnie to jest dokładnie to samo. No ale jeżeli się nie uda, to trzeba będzie tam trochę kombinować, pozbyć się tego, co tam jest w tej puszce. No i ogarniać już tylko w taki oto sposób. Dobra. Amfetamina Pabellusa. Chwila prawdy. Dodaj substancję. O, i się chyba zmieści. No i pięknie. No i mamy to, słuchajcie. Bardzo ładnie sobie tutaj poradziliśmy. Zostało 59 gram czystej. I teraz tak. Marychy na razie nie ruszam. Ekstazę to by trzeba było pewnie mielić i tam to sobie później przetestujemy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane tu z zamówieniami, zobaczmy, co w ogóle tutaj mamy. Eli, twoja paczka, dobra, to nie ma problemu. Gustavo, i 200 gram, okej, okay, po 50. No dobrze. I to ma być do piątku, zdaje się, tak? Jak oni to tam? Tak, do piątku, a mamy poniedziałek. No to trochę tam jest. Zobaczmy sobie kasę na koncie. 125, no dobra, mamy 789, prawie 790,
dolarów tutaj. Muszę sobie rozwinąć te inwestycje. Bar z motelem. 1300 potrzebuję na to. I teraz tak. Heroinę mogę odblokować. Tylko zmieńmy może cenę. Zobaczmy, czy 40 wejdzie. Weszła. A 45? Weszła. A 50? Chodzi. A 60? Nie. A 65? Tfu, 55. Jak 60 nie wchodzi. Dobra, 55 weszło. 58? Już nie. 57? Też nie. 56? Czyli 55. Dobra, niech i tak będzie. W porządku, nie ma problemu. Jaki ja mam tutaj jeszcze limit? Złóż nowe zamówienie. 3345. Okej. A jeżeli bym chciał, powiedzmy, zamówić, bo oni chcą 200, tak, tej koki. Setkę mam. Jeżeli bym chciał starym sposobem zamówić 75 gram, to mogę. To mogę. Bo 150, powiedzmy, no to już nie. Musiałbym te bitcoiny kupować. Dobra, to ogarnimy to na razie w ten sposób. 75 gram koki, niech ona już sobie dojdzie, bo nie chcę tam zawieść mojego nowego, nie wiem jak go nazwać, wspólnika, gangusa, czy mojego szefa, cholera wie. A co my tutaj mamy w ogóle? A, ja myślałem, że to tamtego. Dobra, Eddie, ile czasu? 4 godzinki, nie ma problemu. Mogę się w takim razie zająć trochę tutaj handlem. Ze względu na fakt, co ty chcesz? A, ci już chcą tego, zielonego. Już wyczaili dostawę. No dobra, ja się będę musiał zająć tutaj handlem, bo jeżeli chodzi o... O kurna! Jakżeż to? Gaś światło. Jakim oni? Ale gdzie? Ale co? Ale dlaczego? Ale pod jakim warunkiem? Czemu? Co tu się kuźwa? Zapiszmy to i wyjdźmy. Kto co znalazł? Gdzie? Jakim cudem? Kto? Ale kto znalazł? Jak oni mogli znaleźć cokolwiek tu? Kurde, trzeba było kuźwa brać i w tym... A może tu coś trzepali? No nie, no jest tu. Roślinka. To co oni znaleźli niby? Że niby jak? A to powiem wam szczerze, kurde, to nie jest chyba dobry motyw, żeby tutaj ogarniać ten temat z Marychą i to jeszcze tak blisko tutaj naszego tego miejsca. To ja proponuję, żeby może właśnie tam gdzieś daleko, 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 żeby trzymać ich z dala tutaj od tych wszystkich naszych nieruchomości. Bo to może później nam zaszkodzić jedynie. Dobra, słuchajcie. Na dzisiaj kończymy. Dzięki za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby, wskakujcie na Discorda naszego kanałowego. No i oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.